Już jutro premiera serialu kryminalnego Szać, który kręcony był u nas w Opolu. Jedną z głównych ról gra pani Aleksandra Popławska, która jest naszym dzisiejszym gościem. Witam serdecznie. Witam wszystkich z Opola i pozdrawiam serdecznie. My również bardzo pozdrawiamy. Pani zazwyczaj gra rolę bardzo mocnych kobiet i tutaj w Szadzi nie jest inaczej. Natomiast mam wrażenie, że ta rola jest dużo trudniejsza ze względu na jakby podwójne dno, czyli wrażliwość bohaterki i problemy, z którymi się boryka, i to wszystko jest ukryte tak naprawdę pod tą skorupą mocnej kobiety. Czy ta rola była dla pani jakoś trudniejsza, wyjątkowa? Tak, ta rola była wyjątkowa, bo tutaj jakby idzie ta historia dwutorowo. Z jednej strony jest śledztwo, moja postać jest pokazana w pracy jako bohaterka, która próbuje stanąć na nogi w swoim zawodzie, bo przeszła chorobę alkoholową, trochę straciła zaufanie przełożonych. Natomiast teraz od 2 lat jest na terapii i z powrotem chce jakby wziąć na swoje barki takie trudne zadanie, trudne bardzo śledztwo. Zostaje jej ta rola powierzona. I teraz jednocześnie przy tych zawodowych historiach jest pokazane życie prywatne bohaterki, które jest kompletną porażką. Straciła ona wszystko, rzeczywiście pijąca bardzo długo kobieta, nie ma przyjaciół, nie ma rodziny, natomiast ma córkę nastoletnią, o którą chce zawalczyć i którą chce zdobyć jej zaufanie, zdobyć jej miłość, do której tęskni. Także pokazane jest oczywiście z racji munduru i stanowiska, czyli z racji tego, że jest komisarz Agnieszką Polkowską, jest to taka rola silnej kobiety, czyli z racji stanowiska musi być silna i zdecydowana. Natomiast też to śledztwo wymyka jej się z rąk. Okazuje się, że to śledztwo gdzieś tam jej dotyczy i to państwo odkryją w kolejnych odcinkach. Widz od początku wie, że jest to, kim jest morderca. Agnieszka Polkowska tego nie wie i na tym będzie polegała cała zagadka. Film Szać jest w ogóle wyjątkowym filmem, serialem, ponieważ jakby cała akcja zaczyna się od tyłu, czyli od pokazania osoby mordercy. Czy są jeszcze jakieś inne elementy, które stanowią o tym, że ten serial kryminalny jest naprawdę nietypowy? No ja myślę, że to jest taka podstawowa historia, która jest nietypowa i co z tym się wiąże, wiele innych potem następuje komplikacji, które widz na przykład widzi, widzowie wyprzedzają Agnieszkę Polkowską z wiedzą, wiedzą dużo więcej, wiedzą o kolejnych... I dopingują ją. No tak, wiedzą o kolejnych porwaniach i właściwie patrzą na to, jak ona się zmaga z tym śledztwem, jak nie potrafi czegoś rozwiązać albo jak wpada na jakiś trop. Więc widz troszeczkę ją wyprzedza i mam nadzieję, że będzie kibicował mojej bohaterce, będzie za nią trzymał kciuki i dzielił się jakoś tą nadwiedzą. Agnieszka Polkowska ma taką intuicję, która ją prowadzi, więc być może to jest to oko widza, które będzie jej towarzyszyło w tych zmaganiach. No więc to myślę, że będzie tutaj główna zagadka, a poza tym to, czego widzowie nie będą wiedzieć, a i nie będzie wiedzieć Agnieszka Polkowska, im bardziej będziemy wchodzić w odcinki, tym bardziej się będzie wyjaśniać, co tak naprawdę łączy Agnieszkę Polkowską z tym seryjnym zabójcą. Będzie się okazywać w miarę upływu czasu, że no jest to bardzo taka silna relacja. Właśnie, seryjny zabójca. To, jak powiedział pan Maciej Sztur, była rola jego marzeń, ponieważ zazwyczaj grał rolę, jak powiedział nam ostatnio, takich miękkich, ciepłych klusek przeważnie. To tutaj o tej roli marzył. A ja, o jakiej roli marzy pani Aleksandro? Mi się podobają role, które gram do tej pory. Właściwie gdzieś tam powoli spełniają moje marzenia. Każda rola spełnia jakieś takie ciche moje marzenie. Natomiast w przyszłości no, chciałabym grać role, które nie tylko są taką wizytówką kobiecej atrakcyjności, ale właśnie, że można pogłębić historię. Chciałabym mieć role, w których moja postać ma coś więcej do powiedzenia.
tak jak Hamlet u Szekspira, to słynne być albo nie być, czyli dylemat, który każdemu z nas każdego dnia towarzyszy, czyli pytanie o egzystencję człowieka, o jego byt, o poszukiwanie szczęścia. Z jednej strony mam takie marzenia, że moje role były pogłębione, o coś walczyły, mogą być po stronie zła, mogą być po stronie prawa, stać. Natomiast drugiego rodzaju role to są role kostiumowe, może, być może w takich produkcjach science fiction, to oczywiście u nas w Polsce będzie to trudne, ale w takich produkcjach jak Gra o Tron, no marzy mi się też walka na green screenie, czyli na takich zielonych ekranach z jakimiś potworami, których nie ma, bo to bardzo porusza wyobraźnię i też jest fajną zabawą. Czyli jakby dwutorowo te moje marzenia idą i mam nadzieję, że kiedyś się zrealizuje któryś z tych marzeń. Ja trzymam za to kciuki. Jeszcze na koniec chciałam się Pani spytać o jedną rzecz. Mianowicie, nie wiem, czy Pani była pierwszy raz w Opolu przy okazji kręcenia Szadzi, czy też nie, ale jak się Pani pracowało u nas w mieście, które tak naprawdę ma dużo zakamarków wpasowujących się tak naprawdę w takie kryminalne historie? Przede wszystkim bardzo, bardzo dziękuję wszystkim mieszkańcom, że tak miło nas przyjęli. Nie mieliśmy nigdy żadnych problemów z kręceniem, na przykład w trakcie dnia gdzieś na ulicy. Przecież blokowaliśmy też trochę Państwu ruch i tak dalej. Natomiast spotykaliśmy się głównie z życzliwością dużą, z aplauzem, z zaciekawieniem właśnie mieszkańców Opola. Także mam nadzieję, że stanęliśmy na wysokości zadania. Pokażemy Opole takim, jakim jest, czyli miastem pięknym, ale też tajemniczym, z takimi mrocznymi zakamarkami. Więc mam nadzieję, że to tylko będzie na plus, jeśli chodzi o pokazanie Państwa miasta tutaj jakby szerszej publiczności i że ludzie będą chętnie odwiedzali Opole właśnie śladami Szadzi. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Serial Kryminalny Szać już od jutra na ekranach, więc będzie można obejrzeć i panią Aleksandrę Popławską i nasze różne mroczne zakamarki naszego pięknego miasta. Dziękuję serdecznie. Zapraszam serdecznie i pozdrawiam wszystkich. Dużo zdrowia.